powiedz mi, kochana, pracę w modelingu zaczęłaś mając 13 lat, czyli jako bardzo młoda dziewczynka. Nie sądzisz, że to było jednak troszeczkę za wcześnie? 13 lat jest bardzo wcześnie. Nawet jak na modeling, to było jeszcze tak naprawdę 5 lat temu i wtedy nie było to codziennością, tak jak już teraz, że dziewczyny w tak młodym wieku zaczynają karierę. Ja się na to zdecydowałam, ponieważ wraz z siostrą wzięłam udział w konkursie i ja tak naprawdę trochę za nią poszłam i też chciałam być modelką, chciałam ją naśladować, więc zgłosiłam się do konkursu razem z nią. A dzisiaj, kiedy jesteś supermodelką, uchodzisz za osobę doskonałą, jesteś wzorem dla wielu dziewczyn, masz jakiekolwiek kompleksy? Szczerze. Szczerze mówiąc, nie. To jest, może wynika bardziej z tego, że nie przywiązuję tak trochę paradoksalnie wagi do wyglądu tak bardzo. Jak wszystkie swoje ambicje włożyłam właśnie w szkołę, w naukę, w jakieś takie plany życiowe związane z późniejszą przyszłością moją, czy jakby jakaś taka wymarzona praca w dziale ekonomii. I jakby wygląd jest dla mnie czystym przedmiotem pracy tak naprawdę. To jest, zdaje się, ważny dla ciebie rok, prawda? Mhm. Matura, różne plany związane z przyszłością. Właśnie jak z tą maturą? Z maturą bardzo dobrze. Tak? Bardzo dobrze. Gratuluję. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, bo no bo szczerze mówiąc, przez ostatnie 3 lata były bardzo intensywne i ja nie miałam czasu, żeby się przygotować do tej matury tak, jak bym chciała. I właśnie zaczęło mnie to trochę martwić już w tym roku, bo plan był taki, że sobie w tym roku trochę jakby, no może nie odpuszczę, ale bardziej skupię się na szkole. Było bardzo dużo pracy, bardzo dużo pokazów i takich propozycji, na których naprawdę nie mogłam odmówić i też nie chciałam, więc spróbowałam to jakoś połączyć. I jak? No właśnie jak? No po prostu nie śpi się po nocach, taka jest prawda. Nadrabia się wtedy, każdy wolny czas to są książki i po prostu nauka, no i w sensie jakiekolwiek, nie wiem, imprezy czy czas wolny, to wszystko odpada i to się poświęca po prostu na szkołę. No i się udało i jakby matury ustne poszły bardzo dobrze, pisemne też mi się wydaje, że pozytywnie bardzo, wyniki za niedługo, więc będę miała to wtedy na papierze, ale no maturę mam, to na pewno mogę powiedzieć. A tutaj jesteś superwoman, jednym słowem. Superwoman. Superwoman, dokładnie, tak. A dziękuję. Jakiej marki kreacji miałaś na studniówce? Założyłam skinkę Balenciagi. Koleżanki zazdrościły ci pewnie. Czy koleżanki zazdrościły? Koleżanki wyglądały ślicznie, więc jakby nie miały czego zazdrościć. Z tego co wiem, przeprowadzasz się, albo nawet już się przeprowadziłaś do Nowego Jorku na stałe. Boże, jak ci zazdroszczę. I swoją karierą zamierzasz kierować troszeczkę już poza modelingiem. Przeprowadzam się do Nowego Jorku. Przedtem pokazy od Couture w Paryżu, ale jak będę już w Nowym Jorku, to właśnie dostałam propozycję wykonania stażu. Stażu u jednego z topowych projektantów światowych. Nie możesz zdradzić nazwiska. Jeszcze nie, dlatego że my jeszcze jakby pracujemy dokładnie nad tą strefą formalną tego wszystkiego. Mm-hmm. Aczkolwiek cały sierpień będę siedzieć w Nowym Jorku i robić ten staż. Właśnie ze strony tej takiej ekonomicznej to będzie robione, więc bardzo mnie to ciekawi, bo jest to dla mnie taki też moment, kiedy, no wiadomo, po maturze dokładnie się jeszcze nie wie, co w życiu chce się robić, a często nasze wyobrażenia nie pokrywają się z rzeczywistością tak naprawdę. Dlatego ja wiem, że właśnie jest to ekonomia na dzień dzisiejszy, ale chcę zobaczyć czym to się je i jakby jak to wygląda od kulis, więc będę cały sierpień robić staż właśnie o tej tematyce, a później od września z powrotem pokazy i po prostu tak naprawdę ten sierpień to jest czasem wakacji w świecie mody. Pracując, wakacje tak. Pracując. Zamiast to będzie rodzaj wakacji, ale normalnie od września pokazy i cały czas będę w Nowym Jorku, będę tam rzeczywiście mieszkać i pracować, wpadać do Polski jak najczęściej, mam nadzieję. Zuza, jesteś singielką, prawda? No... Okej, okay. Zuza, nie jesteś singielką, prawda? No, to jest, no nie. Nie jesteś, dobrze. Jesteś szczęśliwa? Tak, bardzo. A od jak dawna jesteś w związku? Od jak dawna? Oj, to jest ciężko powiedzieć, bo nie jest tak, że tak powiem, bum
I nagle można powiedzieć, że już jest w związku albo nie. To jest, że tak powiem, płynny proces, aczkolwiek tak, jestem szczęśliwa. Dobrze, a czy twój ukochany jest związany w jakikolwiek sposób z modelingiem? Nie. Bo wiesz, ani Rubik, to tutaj razem robią sesję, tak? Tak, tak. Znaczy, ja szczerze mówiąc, wydaje mi się przynajmniej, że żebym nie mogła być osobą, która jest, jest z tej branży, bo właśnie to jest może też rodzaj dla mnie takiej ochrony, które sobie, jak że tak powiem, wytwarzam, że w prywatnym życiu w ogóle nie przypadam mówić o modzie, nie przypadam właśnie nawet oglądać filmów i tak dalej związanych z tym tematem, bo jakby jest to gdzieś taka moja strefa prywatna ucieczki, gdzie wolę tych światł jakby nie mieszać jakoś bardzo. I dzięki temu też chyba mogę zachować tego zdrowy dystans. Mhm. Więc wydaje mi się, że to było bardzo ciężkie być z osobą, która jest związana z modą. Z modą, tak. A jest Polakiem, twój mężczyzna? Tak. No, to fajnie się składa. I udało ci się znaleźć kogoś twojego wzrostu, że tak powiem? Bo wiem, że modelki mają z tym wielki problem. No, modelki mają z tym problem, tak powiem. No, jakby no ja jestem... Wiadomo, jestem bardzo wysoka, ale nasze płaskie buty jest okej. Okay. A do Nowego Jorku lecicie razem? No to się już okaże, jakby na razie to jest pierwszy bardzo, bardzo, bardzo fajny etap i jakby zobaczymy, jak to się wszystko daje pokłada. Gdzie będziemy mogli w najbliższym czasie cię zobaczyć? Wiem, że Fashion Week od Couture na pewno. Tak, Fashion Week od Couture, jeśli chodzi o sesję, to w kampanii Toma Forda. Fantastycznie. Która okazała się właśnie na dniach teraz. Będzie jakby jeszcze... kilka innych niespodzianek, na których jeszcze nie mogę powiedzieć, bo one jeszcze się nie ukazały, ale będą. Równie jakby duże i ciekawe. No i ja teraz cały czas pracowałam, więc te wszystkie jakby magazyny i sesje będą się ukazywać w sierpniu i w lipcu. No, a po pokazach od Couture już we wrześniu na pokazach w Nowym Jorku, Mediolanie, Paryżu, Londynie. I jakby... Będę absolutnie dalej pracować. W tym biznesie mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają często bardzo rozbudowane ego. I trzeba bardzo uważać, żeby ich nie urazić.